Witam. Dzisiaj zaprezentuję Wam sito wstępne, kaskadowe. Tam niektórzy pisali, fachowcy, co użytkują i nie użytkują, że to jest wina od czego? Od zielonego towaru, co się kosi. Ale Wam powiem tak, ci co dobrego rzepaku w życiu nie kosili, to zawsze mają łodygę suchą. Dobry rzepak to na dole zawsze jest zielony, a góra sucha. I te komentarze niektórych to chyba są zbyteczne. Co tu się stało? Zobaczcie. Mamy sito. Tu jest początek sita. Z podsiewacza spada wszystko. Leci do tyłu. I tutaj co się stało? Ułamują się końcówki. Pękają końcówki boczne. No to jeszcze się trzymają, ale już agonia ich bierze. Ponieważ zobaczcie co się dzieje. Konstruktorom z CNH drut szybko dochodzi i później opada. Zobaczcie. Makaroniarze zrobili to z drutu miękkiego, nie stalowego. I jak widać przeciera się drut w tych oczkach, czyli płaskowniki są chyba twardziejsze od tego drucika. Stare kombajny mieliśmy, tam nie było takiej patologii, żeby przetarło się. I tu można wziąć tymi drutami za końcówkę, dwa razy machnąć, to się łamie. Ale nie wiem dlaczego w tych tylnych sitach to takie druty dają do wzmocnienia, a tutaj to wszystko chodzi, luzy ma, zobaczcie. Wystarczy przejąć. No, i zobaczcie co tu jest. Obtoczone. No, jakby to karko obtoczył. I to jest sito po 3 latach. 3 sezony skosiło. I w takim stanie jest. Sito jest dobre. Rama jest bardzo dobra. Tylko, że to się przeciera. No i tutaj z Oska Plastu zamówiliśmy sito. Nie żadna reklama, tylko polskie sito, bo makaroniarze w serwisie chcą 4000 za te sito plus VAT i dalej badziew, to tu 2 koła kosztuje sito, no ono idzie, zobaczcie, do CR-a, no i jest sito z łezką, czyli tak zwana łuska rybia, czy złotówka, i tu zobaczcie co jest pod spodem. Z tej strony dobrze widać, są takie powyginane pazurki. Te sito ma większą wydajność, może być bardziej otwarte i co najważniejsza rzecz, podczas pracy, jak ono chodzi, to te pazurki nie pozwalają, żeby kłos wpadał i one są samoczyszczące, to wyrzuca. Chłopak mi wytłumaczył tam od nich z fabryki, jednak ktoś tam myśli. Ale modernizujemy te sito we własnym zakresie i zobaczcie, prosty patent, mamy tu listwę, już nie chciałem na gotowo tego zamykać jak będzie wyglądało, bo by nie było wiadomo o co chodzi. Zobaczcie, listewka 3,5 grubość sklejka, ona tu jest wkładana w te sito. Tu mamy, zobaczcie, od linki, od tura starego, ze starej linki środek wyjęty i przepleciony w węża na 2 strony. I to będzie zamknięte tą wsuwką ze sklejki. I tu będą otworki zrobione, wywiercone. I tu będzie to silikonem zalane, całość. I będzie w silikonie to. I nie będzie tu kurz, nie trzeba będzie czyścić. Będzie miód, malinka.
i tak będzie sito jeszcze udoskonalone. Czyli drgania tych drucików. Tu jest dużo ściślej zrobione niż tamtym z Płocka, ale te drgania będą zniwelowane tymi drucikami z linki od tura tego wkładu. I dodatkowo będzie masa silikonowa, to uszczelni. Czyli ten cały profil, co tu jest przy ścicie, będzie zalany silikonem. I pozdrawiam chłopaków, inżynierów. Oni kurwa tak projektują te sita, jak nasze drogi. Z laptopa, z Google Maps, z rzutu zrobi, a później ciężarówką nie można skręcić na posesję. Albo opony się drą na małych rondach. Ale jak im płacą za siedzenie, a nie za robienie mądrych rzeczy. I to wszystko we wszystkich takich niektórych firmach markowych się dzieje. Jak to mówią niektórzy, powiedzenie jest: dzieci mają dzieci, tak samo. Dzieci produkują zabawki. Pozdrawiam. Do następnego odcinka. I 2,5 koła w kieszeni. A serwis mówi, że na elementy, które są, które się zużywają, nie ma gwarancji, nawet i po gwarancji. To nie chodzi o gwarancję, tylko o podejście. Bo nie sztuka sprzedać towar, tylko następny później sprzedać. Ale to czuję na własnej skórze.